Cześć, nazywam się Konrad Żuntarzewski i witam Was w 17 już edycji FESDEM-u. Jestem w Brukseli na Uniwersytecie ULB, czyli Uniwersytecie Wolności, który specjalnie na tą okazję na cały weekend jest przekonwertowany na wielki zjazd miłośników i deweloperów open source. Także jest to darmowa impreza i stricte niekomercyjna. Gromadzi ona głównie deweloperów, dla których w dużej części to jest to okazja, aby spotkać się, gdyż normalnie pracują oni zdalnie przez internet. Krótko o FESDEM-ie w liczbach. Dzisiaj jest sobota, jest 30 jednoczesnych ścieżek, 30 pokoi czy 30 sal wykładowych. Czasem takich małych na 50-60 osób, a czasem takich wielkich na 300 czy 400, a wielkich audytoriów, które w całości są zajęte przez fascynatów open source. Ta impreza ma niesamowitą historię, bo z roku na rok przyjeżdża tutaj coraz więcej osób. W zeszłym roku myślę, że było to około 6 tysięcy, w tym roku myślę, że już ponad 8 tysięcy osób jest tutaj zgromadzonych i ogląda sobie te prezentacje, uczestniczy w tym spotkaniu, w tej konferencji. Co ciekawe, wszystkie prelekcje są również nagrywane i live streamowane przez internet, także dowolna osoba spoza Europy czy z Europy może sobie dołączyć w każdej chwili, ściągając specjalną aplikację. Aplikacja FESDEM Companion pozwala Wam zaplanować swój własny dzień na FESDEM-ie, wybierać spośród wszystkich ścieżek. W ten sposób możecie z FESDEM-u wyciągnąć to, co najlepsze dla Was. Pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, to posłuchać inspirujących wykładów, ale także spotkać się po prostu przy świetnym belgijskim piwie i porozmawiać o wspólnych projektach open source'owych. Dodatkową ciekawostką jest to, że organizatorzy zapewniają tutaj darmowe wycieczki z przewodnikami po Brukseli. Bruksela jest to piękne miasto. Tutaj w budynku H, który się za mną znajduje, co roku odbywają się zapisy. I taka wycieczka ma miejsce chyba dwa razy w ciągu dnia, w sobotę oraz w niedzielę. Także przy okazji uczestnictwa w konferencji można sobie także zwiedzić to świetne miasto. No a z takich zupełnie już niezwiązanych z technikaliami rzeczy mamy w tym roku przyrost. Myślę, że dwa razy więcej food trucków przyjechało na uniwersytet. Można oczywiście zjeść świetne belgijskie świeże frytki z kilkudziesięcioma sosami, ale można także napić super fajnego belgijskiego, czasami mocnego piwa, bo powyżej 8, nawet 9% takie piwo potrafi mieć. Na szczęście Belgowie zapobiegawczo piją je w małych butelkach. Taką wieloletnią tradycją jeszcze związaną z FESDEM-em jest słynne Before Party, które zawsze odbywa się w piątek. Było wczoraj, byliśmy tam, koło pierwszej w nocy. Było mnóstwo naprawdę ludzi, myślę, że 300 czy nawet więcej osób. FESDEM cały czas się rozwija i w tym roku to widać. Pierwszą taką oznaką tego jest to, że mamy dwóch głównych sponsorów. Pierwszym z nich jest Red Hat, drugim Google. Także są sponsorzy i dzięki temu mamy nowe, fajne rzeczy. Między innymi można także kupować książki od Aureliego, który jest wieloletnim, naprawdę wieloletnim współpracownikiem tego spotkania. A także możemy wspomóc własnymi środkami, kupując na przykład koszulki, czy też w tym roku jako nowość bluzy z kapturem i przekazując część właśnie pieniążków na cele Fundacji FESDEM-owej, która organizuje tą imprezę bezkosztowo zupełnie dla jej uczestników. Twórcy FESDEM, jak podczas otwarcia tej konferencji powiedzieli, zapowiadają, że impreza była i pozostanie darmowa, także jeżeli macie ochotę się tutaj wybrać w przyszłym roku, to naprawdę zachęcam. Cześć, jestem teraz w DevRoomie Configuration Management. Za chwilę kolejna sesja, tym razem Peter Sauter powie o bezpieczeństwie i compliance przy użyciu Configuration Management. Jest to przykład takiej specjalistycznej ścieżki, która wyczerpuje temat, bo można tutaj zobaczyć zarówno ludzi z Puppeta, czy z Formana, czy z Ansible'a, czy z Red Hat'a, więc była też jedna sesja, zdaje się, o Salcie, więc jest tutaj
Można się spotkać naprawdę z ludźmi z całego środowiska. No i takich ścieżek specjalistycznych jest tutaj dużo, dużo więcej. Jak sobie wejdziecie na stronę www.hosdom.org i tam właśnie nagrania z ubiegłych lat, czy kiedy pojawi się z tego roku też możliwość obejrzenia materiałów, to będziecie mogli wybrać. Są ścieżki aplikacyjne, jak na przykład LibreOffice, są ścieżki takie dotyczące infrastruktury architektury, jak właśnie ten Configuration Management, o którym jestem teraz tutaj, czy jutro będzie też ścieżka o testowaniu, czy automatyzacja oraz testowanie. Ale są też ścieżki platformowe, można powiedzieć, czyli na przykład MySQL, czy Python, tego typu rzeczy. Że naprawdę jest czym wybierać, jest czym wybierać. Koleżanka mi tylko wysłała SMS-a tutaj parę minut temu, że no, jedyne co, to ma problem z dostaniem się na salę, bo niestety ten znak, że sale są, objętość sali, pojemność sali jest przekroczona, pojawiają się dosyć często, także trzeba z wyprzedzeniem przychodzić tutaj. No, recepta jest na to dosyć prosta, wystarczy być jakieś 15 minut przed ścieżką, która nas interesuje i bez problemu można się wtedy wymiksować na salę. Zresztą tak jak było w przypadku Configuration Management jeszcze 2-3 lata temu, ta ścieżka odbywała się w dużo mniejszej sali, natomiast teraz została przeskalowana i mogę Wam pokazać, jak tu jest całkiem sporo miejsca. I całkiem spore zainteresowanie tą ścieżką. No wiadomo, Configuration Management jest teraz na fali, a tutaj to jest świetne miejsce, żeby zapoznać się ze wszystkimi nowinkami i jeżeli nie mamy czasu na to, żeby śledzić te trendy i nowe oprogramowanie i nowe feature'y i nowe pomysły, no to jest to rewelacyjny sposób na to, żeby nadgonić sobie zaległości z samego roku, a nawet posłuchać o czymś, o czym będą dopiero pisały blogi, czy co będą wdrażać producenci w następnych miesiącach, w następnych kwartałach. No, także zaraz zaczyna się sesja, ludzie już tutaj przychodzą. Zostało jakieś 10% wolnego miejsca, także kończę. Okej, właśnie zakończyła się prezentacja na temat projektu SAFE. Ścieżka bezpieczeństwa największej sali, największym audytorium podzimowym Janson. Także jak widzicie, temat bezpieczeństwa jest tutaj bardzo na czasie i mnóstwo ludzi przychodzi, żeby posłuchać o nowych projektach, w szczególności takich związanych z ochroną prywatności użytkowników. Więc jeżeli interesujecie się właśnie bezpieczeństwem, tym jak sieć będzie ewoluowała w przyszłości, jakie są nowe algorytmy ochrony, tutaj przed chwilą brałem udział w wykładzie, na którym prezentowana była sieć SAFE, czyli zupełnie taka bazująca na protokole Kademlia, rozproszona sieć bez możliwości śledzenia komunikacji pomiędzy punktami, opierające się na takim rozproszonym i na sieci mesh, na rozproszonym routingu. I na tej sieci, na tym routingu były nadbudowane dodatkowe usługi, czy jak poczta, czy chat. No to pozdrawiam Was.